Państwo, jest naprawdę bardzo rad, że możemy otwierać w murach naszych uczelni postawę wspaniałych dzieł, obrazów, rzeźb. I nawiążę do słów pana profesora Paszyca, który serdecznie, pozytywnie, ale powiedział, że jednak uczelnie techniczne kojarzą raczej się z techniką, z maszynami, obrabiarkami, jeszcze czymś tam, a sztuka, duch, humanizm to gdzieś tam obok. To nieprawda oczywiście, zawsze byliśmy blisko tych obszarów, ale dzięki temu, że również dzięki panu rektorowi Jerzemu Dębczyńskiemu mogliśmy ten obiekt postawić. Nareszcie mamy miejsca, w których wspaniałe dzieła mogą być wystawiane. A jeśli są dzieła tak dobre, tak znane, tak oddziałujące na naszą wyobraźnię, jak dzieła pana Wojciecha Siudmaka, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi. A jeśli to się odbywa przy tak wspaniałej uroczystości, jak doktorat honoris causa dla pana profesora Tadeusza Malińskiego, no to chyba trudno sobie wyobrazić lepszy scenariusz. Ja obiecuję i pracownikom Politechniki Poznańskiej, i mieszkańcom miasta Poznania, bo wiem, że tutaj są również obecni, no wszyscy jesteśmy mieszkańcami Poznania, ale rozdzielam te zbiory w jakiś sposób, że w tym obiekcie takie wystawy będą czymś normalnym. A panu, i zwracam się do pana Wojciecha Siudmaka, życzę, żeby tysiące osób mogły tymi dziełami się cieszyć, a że tak będzie, to jasne, w tym miejscu studenci przecież są czymś oczywistym, a to przecież również dali, żeby im nowe obszary wyobraźni otwierać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie Politechnice Poznańskiej i w szczególności panu rektorowi za stworzenie takiej możliwości i za otwarcie centrum wykładowego nie tylko dla studentów Politechniki Poznańskiej, ale studentów innych uczelni, mieszkańców Poznania i gości, którzy odwiedzać będą Poznań w okresie do 20 października, bo tak długo będzie trwała wystawa. Światowy projekt pokoju Wieczna Miłość składa się z kilku powiązanych ze sobą etapów, które tworzą wspólną całość. Pierwszy z tych etapów to jest rzeźba, którą macie Państwo możliwość oglądać, którą artysta nazwał Wieczna Miłość. Rzeźba ta przedstawia dwie planety w postaci twarzy kobiety i mężczyzny powiązane orbitami na kształt pierścienia zaręcznowego. Otóż przesłaniem, które chciał pan Wojciech Siudmak zrealizować poprzez tą rzeźbę, jest niesienie idei piękna, zrozumienia i symbolu harmonii wszechświata. Kopia tej rzeźby będzie zamieszczona w Muzeum Rzeźb w plenerze, jakie powstaną w innych miastach na świecie o orędownikach pokoju, które podejmą z Fundacją współpracę. Oczywiście jako poznaniakom marzy nam się, aby w Polsce Muzeum Rzeźby w plenerze, które zainicjuje ta rzeźba, a następnie rzeźby o tematyce pokoju, które nadejdą z innych miast, które podejmą z nami współpracę, świetnym miejscem byłyby tereny nad Maltą właśnie do urządzenia takiego muzeum rzeźby w plenerze. Ale to jest kwestia przyszłości, inicjatyw, które ewentualnie przy współpracy lokalnej udałoby się fundacji zrealizować. Tyle w skrócie na temat projektu. Dziękuję. Uznawany za jednego z czołowych reprezentantów realizmu fantastycznego, artysta sam określa swoje dzieła jako hiperrealizm fantastyczny. Ten wszechstronny twórca nie tylko maluje, ale rysuje, rzeźbi, jest autorem grafik, a jednocześnie również biżuterii. Jego bogata wyobraźnia znajduje ujście w perfekcyjnym odtwarzaniu wyimaginowanych światów, scen mitycznych i marzeń sennych. Fantastyczne światy Siudmaka znane są nie tylko miłośnikom literatury science fiction, choć to oni najczęściej spotykają się z nimi pierwsi i czerpią z nich radość. Panie i panowie, proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Siudmaka. Witam szanownych państwa, panie rektorze, panie profesorze Maliński. Jestem zaszczycony, że panowie jesteście dzisiaj na otwarciu tego wernisażu. Rozwój i postęp ludzkości zawdzięcza wiele takim umysłom jak profesorowie i absolwenci Politechniki, których wiedza i intelekt budzą podziw w zasadzie w każdym kraju na świecie. Pamiętajmy jednak o tym, co tak często właśnie podkreślał Albert Einstein. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. Z kolei Henri Poincaré powiedział, że dzięki logice możemy udowodnić, ale odkrywamy intuicją. Przywołanie myśli genialnych naukowców świadczą o tym, jak ważny jest związek intuicji z wiedzą i sztuki z nauką oraz ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Natura, jaką postrzegamy, odzwierciedla i daje nam do odczytania, na ile to jest dla nas możliwe, najgłębsze piękno, które płynie z harmonii i porządku wszechświata. Każdy drobiazg w naturze przypomina nam o regułach harmonii, o ukrytym pięknie i o złotym podziale. Zapraszam państwa do obejrzenia wystawy moich prac. Jest to owoc rozmyślań i poszukiwań nie tylko w zakresie samej sztuki, lecz także w dalekowzrocznym światowym projekcie pokoju Wieczna Miłość. Wszędzie znajdziecie tutaj państwo powiązania z nauką, fascynację z pięknem i poszukiwanie kosmicznej harmonii. Amerykańskie uczelnie bardzo często zapraszają artystów i nawet tak prestiżowa organizacja, jaką jest ESA i NASA, zapraszają artystów, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób powstaje kreacja i rodzą się idee. Brałem już udział w takich spotkaniach i wiem, że to jest bardzo ważne dla naukowców. Pan jest może prekursorem tego otwierania uczelni dla środowisk artystycznych, które na pewno, ja tutaj myślę o dobrym malarstwie, o dobrej sztuce, która potrafi właśnie otworzyć umysły tym wybitnym jednostkom, tym wybitnym naukowcom. Także dziękuję za to i jeśli pan pozwoli, to wręczę właśnie tą rzeźbę. Proszę, już teraz już jest pan. Ja tu dobrze zabiorę. Proszę pojechać. Polska prapremiera wykonania symfonii Francisa Lai, znakomitego francuskiego kompozytora, znanego głównie jako autora muzyki filmowej do takich filmów jak Kobieta i mężczyzna czy Love Story. Symfonia Wieczna Miłość, Amour Eternel, wykona Natalia Rubiś, wybitna sopranistka młodego pokolenia. Serdecznie państwa zapraszam do wysłuchania Symfonii Wiecznej Miłości.